Cześć, siemanko, z tej strony detektorysta z Podlasia, Mateusz. Witam was bardzo serdecznie na moim kanale. Lecę pokopać. Solówka, nie mam nikogo. Chłopaki byli wcześniej pokopać, a niedawno wróciłem z pracy. No i mam takie przeczucie, by sprawdzić jedną konkretną miejscówkę. A idą mrozy, także już chyba za dwa dni, dzisiejszej nocy ma być minus 3, także no już ostatnie szanse, ostatnie podryki, by wejść na pole, chociaż jeszcze będą pewnie w międzyczasie roztopy, no ale nic, ja korzystam, także co, zachęcam do subskrybowania kanału, zostawienia łapeczki w górę, jeżeli się podobało, jeżeli nie, to wiadomo, no i co, widzimy się już na polu, także ja nie przedłużam. Lecimy przed siebie na pole. Trzymajcie kciuki. A więc tak, znajdujemy się na miejscówce. Świeżutko przerzucona ziemia. Był tutaj poplon. Zdążyłem przejść przez zasianie poplonu. No i teraz kombinujemy drugi raz. Zobaczymy. Także co? Ja odpalam simplexa i widzimy się przy pierwszym fancie. Do zobaczenia. I witam przy pierwszym dołeczku. Pierwszy sygnał, jest już monetka. Boratynka to boratynka, ale jest piękna. Szkoda, że w GoPro tego tak nie bardzo widać. Ale stan. Wstawię zdjęcia na Facebooka, także do następnego dołeczka. No po jakimś czasie wpadło. Takie coś, to jest też od kurtki zapewne. Z monetek na razie cisza. Zobaczymy, może pojadę gdzieś indziej. Jest kolejna monetka. Naprawdę boratynka, już nie taka śliczna. Ale krągłość. Jest moja moneciareczka. Także co? Wkładam do monetereczki, lecimy dalej za fantami. No i tam gdzie dołek była ostatnia boratyneczka, teraz tu z takiego płytkiego dołeczka znów boratyneczka. Tu są trzy monetki, także jest spoko. No więc co, lecę do samochodu się napić, zjem ponczusia i dalej. No i jest kolejna monetka. Jedna kopiejka, 1939 ZSRR. Wojenne, no. Fajne, jeszcze takie to w ogóle nie trafiłem. Także cieszy. Fajnie, fajnie. No i pole, jak widać, jeszcze coś daje. Wpada guziczek. I samochód, tu jest właśnie na takim kawałku. Chodziłem tam dalej, tam było pusto. No ale to jest kwestia czasu, aż się całe pole zejdzie. Fancik do przodu. No i leży monetka. Kolejna, podejmujemy, nawet nie wiem co to jest. O, kurde. Co to jest? Wygląda fajnie, ale muszę zobaczyć i zaraz się włączę. No i fajnie. No jest sreberko, 10 groszy, wyschło. Teraz widać idealnie, ładnie. Przód nieco gorzej. Ale tutaj elegancko jest sreberko. Super. Fajnie, fajnie. Wiedziałem, żeby to przeczesać jeszcze te pole w tym roku. Także udało się, jeszcze coś się wyciągnie. Ja lecę dalej. No i jest kolejna monetka. Boratynka to boratynka, ale po sreberku. Fajnie, już 3-4 boratynki, 10 groszy i tą kopiejeczkę i guziczek. Fajnie, no a jeszcze trochę czasu zostało. Super.
No i kolejny dołeczek. Jest monetka. Dwie kopiejeczki. Fajna. Oj. Fajny stan. Ogólnie w miarę. Czy w miarę. Super. Do umycia. 1877 rok. Fajnie. Nie wiem już nawet, która to moneta. Szósta czy siódma. To jak zakończenie sezonu. Chociaż dla mnie sezon się nie kończy. No ale ostatnie kopanie przed mrozami zapewne. No nic. Lecimy dalej. Wpadaj. Guziczek kolejny do kompletu. Tym razem jakiś gaciak. Ale fant, już bliżej samochodu. Powoli zmierzam. I tak jest fajnie, i tak. Trzymam, wysyłam jakieś zdjęcie. Też jakieś sreberko wpadło. Z rana. O. I guziczek. Wygląda na chwilę obecną to tak. Już trochę jest. Fajnie. Można wracać. Jest kolejna krągłość. Boratynka. Już nawet nie wiem, ile mam tych monet. Ale super. Kończę już, lecę. Jeszcze w tamtą stronę kawałek i zawracam do samochodu. Już późna godzina się robi. Także co? Do następnego dołeczka. I jest kolejna monetka. 2 grosze międzywojnie. Lecę do samochodu, bo już szarówka się robi, mgła opada. Zaraz będzie ciemno, a mam jeszcze trochę roboty. No nic, trzeba uciekać. Także lecimy na podsumowanie. Chociaż jeszcze z 15 minut tutaj tędy pochodzę. Bo tutaj właśnie przy tej części wychodziło najwięcej. Poszedłem kilka razy w tamtą stronę, to tam jest pustka. Także co? No jeszcze kilka długości zrobię tutaj w bok. A więc co? Przyszedł czas na podsumowanie. Już się ściemnia. Trzeba spadać. Nie jest najgorzej. To jest coś, jest jakiś wzorek, ale tego nie widać na filmie. Tu jest chyba kawałek pierścienia wiodącego. Do rzeczy. 2 kopiejeczki. Guziczek. I taki gaciak, czy tam. Dwa grosze międzywojnie. Fajnie. To jest ta jedna kopiejka, 1939, też fajna monetka, boratynka, kolejna i jeszcze jedna, następna boratyneczka. To jest również boratynka. No i sreberko. 10 groszy. Nie wiem, który rok. Tu jest patynka straszna. Znaczy straszna. Fajnie to wygląda. Tył jest super widoczny. Także sreberko. Jakby na ostatnie kopanie przed mrozem. Nie wiem. Ja u mnie sezon się nie kończy, tak jak wspominałem wcześniej. Także podsumujemy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. 9 monetek, 2 guziki. No chyba nie jest źle. A długo nie byłem. Także co? Ja się zbieram. Wszystkiego dobrego. Do następnego razu. Cześć.